Pamiętaj zawsze, że jesteś rzeczą i własnością bezwzględną, bezwarunkową, bezgraniczną, nieodwołalną, niepokalanej. Jesteś narzędziem w jej ręku, więc czyń to tylko, co ona chce. Wszystko z jej ręki przyjmuj. Do niej, jak dziecko do matki, we wszystkim się uciekaj. Jej wszystko powierz. Staraj się o nią, o jej cześć, o jej sprawy, a troskę o siebie i twoich jej pozostaw. Nic sobie, ale wszystko uznaj jako otrzymane od niej. Cały owoc twych prac zależy od jedności z nią, tak jak i ona jest narzędziem miłosierdzia Bożego. Życie, każda jego chwila, śmierć, gdzie, kiedy i jak, i wieczność moja, wszystko to jest twoim, o niepokalana. Czyń z tym wszystkim, cokolwiek ci się podoba. Czternastego sierpnia 1941 roku w bunkrze głodowym w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz zmarł dobity zastrzykiem trucizny ojciec Maksymilian Maria Kolbe. Założyciel organizacji Rycerstwo Niepokalanej, miesięcznika Rycerz Niepokalanej i Radia Niepokalanów oraz najliczniejszego klasztoru na świecie w Niepokalanowie. Dobrowolnie wybrał śmierć głodową w zamian za życie skazanego współwięźnia. Dla większości Maksymilian Kolbe pozostaje przede wszystkim, ale czasem też tylko, męczennikiem. Tymczasem jego bogatym życiorysem można by obdarzyć kilka osób. We wszystkich dziedzinach, którymi się zajmował, nie uznawał kompromisów. Wstępując do zakonu, przyjął imię Maksymilian, co po łacinie oznacza największy. I to imię doskonale charakteryzuje jego przyszłe działania. In some orders, the family or masculine orders, the prior doesn't have a chance to choose the name, but the provincial give the name. And I think it is happened the same in the case of Maximilian. He got the name not because he wanted to be called Maximilian, but he received his name and the providence maybe start to modify his life and to perform his life according to this name which he received with the first profession. Ojciec Maksymilian nie wyznaczał sobie nigdy celów pośrednich. Wszystko miało być maksymalne. W 1920 roku napisał swój regulamin życia z adnotacją czytać co miesiąc. Punkt pierwszy jego życiowego credo to: muszę być świętym jak największym. Jak doszło do tego, że ten pochodzący z ubogiej rodziny skromny zakonnik, nie posiadający żadnych możnych i potężnych sponsorów, stworzył dzieło, które po dziś dzień budzi zdumienie i podziw? Yeah, because what made him strong is not that Christianity is only an idea, production of human thinking, but Christianity is based on the reality of the acts of God, who was our creator, and he is our redeemer, and who will fulfill us at become the perfection. Działo się to w mieście Zduńskiej Woli 8 stycznia 1894 roku o godzinie 4 po południu. Stawił się osobiście Juliusz Kolbe, lat 23, z zawodu tkacz, zamieszkały w Zduńskiej Woli. Okazał nam dziecko płci męskiej, oświadczając, że urodziło się ono we wsi Zduńska Wola w dniu dzisiejszym o godzinie 1 w nocy z jego ślubnej małżonki Marianny z Dąbrowskich, lat 24. Dziecku na chrzcie nadano imię Rajmund.
Rodzina Raimunda Kolbego należała do średniej warstwy robotniczej. Zarówno ojciec Juliusz, jak i matka Marianna pochodzili z rodziny tkaczy. Według wspomnień Juliusz był przystojny i towarzyski. Amatorsko grał na skrzypcach, przy czym był też energiczny, przedsiębiorczy i pracowity. Marianna Kolbe była postacią bardziej skomplikowaną niż prostolinijny Juliusz. Nie czuła się powołana do życia w rodzinie i marzyła o zostaniu zakonnicą. Było to jednak niemożliwe. Rosjanie w ramach represji skasowali zakony na terenie zaboru. Marianna nie postrzegała małżeństwa tak, jak ma to miejsce dziś. Było ono dla niej przede wszystkim poświęceniem dla męża i dzieci, sakramentem, który w naturalny sposób wybrała, nie mogąc zostać zakonnicą. They try to educate their children according not only to the faith, but also according to the a kind of high educated standard of living. Na przełomie wieków rodzina Kolbów mieszkała kolejno w Zduńskiej Woli, Łodzi i Pabianicach w zaborze rosyjskim. Ojciec Kolbego, Juliusz, działał w Stowarzyszeniu Robotników Chrześcijańskich założonym przez księdza Marcelego Godlewskiego. Notabene księdza oskarżanego o antysemityzm, który w czasie II wojny światowej przyczynił się do ocalenia kilkuset Żydów, zostając sprawiedliwym wśród narodów świata. Tacy kapłani jak ksiądz Marceli Godleski, jak ksiądz Piotr Wawrzyniak i wielu, wielu innych, to niewątpliwie osoby, które bardzo mocno inspirowały kolejne pokolenia kapłanów polskich, w tym ojca Maksymiliana Kolbe, który wychowywał się w tej rzeczywistości szczególnie dotkniętej biedą i niesprawiedliwością, czyli rzeczywistości robotniczych środowisk Łodzi, Pabianic i pobliskiej miejscowości. W dzieciństwie doszło do niezwykłego zdarzenia, które po latach opisała Marianna Kolbe. Drżący ze wzruszenia i ze łzami mówi mi: jak mama mi powiedziała, co to z ciebie będzie, to ja prosiłem Matkę Bożą, żeby mi powiedziała, co ze mnie będzie. I potem, gdy byłem w kościele, to znowu ją prosiłem. Wtedy Matka Boża pokazała mi się, trzymając dwie korony, jedną białą, a drugą czerwoną. Z miłością na mnie patrzała i spytała, czy chcę te korony. Biała znaczy, że wytrwam w czystości, a czerwona, że będę męczennikiem. Odpowiedziałem, że chcę. Wówczas Matka Boża mile na mnie spojrzała i zniknęła. Mały Raimund Kolbe z pewnością nie przypuszczał, jak doniosły będzie to wybór. That's a profound statement of faith, of confidence in the redeeming power of Christ, and of confidence that we are led to Christ through His Immaculate Mother. Wychowywani w tak patriotycznej i religijnej atmosferze, młodzi bracia Kolbe byli ukierunkowani na służbę ojczyźnie, najlepiej poprzez służbę Bogu. Tak też się stało. Cała trójka uciekła na teren zaboru austriackiego, do Lwowa, i tam podjęli naukę w małym seminarium duchownym ojców franciszkanów. Raimund miał wówczas 13 lat. Maximilian Kolbe came from a deeply pious family. He seems to have had profound religious experiences as a young man that shaped his dedication to Our Lady under the title of the Immaculate Conception and his dedication of his life to the Immaculata. Już jako kleryk czuł w sobie wezwanie do walki dla niepokalanej, ale wtedy jeszcze nie rozumiał, o jaką walkę chodziło. A w
internacie na chórze, gdzie słuchaliśmy mszy świętej z twarzą na ziemi, obiecałem Najświętszej Maryi Pannie królującej w ołtarzu, że będę walczył dla niej. Jak? Nie wiedziałem, ale wyobrażałem sobie walkę orężem materialnym. W 1912 roku jako jeden z najzdolniejszych został wysłany na studia do Rzymu. Gdy 2 lata później wybuchła I wojna światowa, starszy brat Kolbego, Franciszek, porzucił ostatecznie zakon i wstąpił do wojska, by walczyć o wolną Polskę. Podobnie jak ich ojciec Juliusz, który zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Maksymilian Kolbe wspominał, że wysłanie do Rzymu było decyzją opatrznościową. Gdyby został w Polsce, nie wytrzymałby w zakonie i jak starszy brat walczyłby o Polskę. Jego życie potoczyłoby się zupełnie innym torem. Koniec I wojny światowej oznaczał całkowity rozpad dotychczasowego ładu światowego. Upadły stare mocarstwa, powstały nowe państwa, zmieniły się granice oraz stosunki społeczne i ekonomiczne. Powstała wolna Polska, o którą tak chciał walczyć Maksymilian Kolbe. Podczas konferencji wersalskiej 1919 roku znalazła się wśród 29 państw także polska delegacja na czele z politykami Romanem Dmowskim i Ignacym Janem Paderewskim i Polska została uznana przez wszystkie państwa sojusznicze jako niepodległe państwo. Po 123 latach odzyskaliśmy niepodległość. Wydarzeniem, które miało największy wpływ na młodego franciszkanina, były obchody 200-lecia masonerii. Watykan oblegały tysiące ludzi, niosąc sztandary przedstawiające szatana powalającego Michała Anioła i napis: Szatan musi zapanować w Watykanie, a papież będzie jego sługą. Maximilian came back to the college and talked immediately to the rector of the college, Father Inudi, and confessed to him that he has an idea to do something to defend Our Lady and the Church, and also to fight spiritually for the glory of God. That's why he formed the Knights of the Immaculata. That was not an exclusive club. That was something that ordinary people could become part of, express their Catholic faith through, and exercise their baptismal responsibility to be missionaries. Tak więc za zezwoleniem ojca rektora odbyło się dnia 16 października 1917 roku pierwsze zebranie pierwszych 7 członków. Odbyło się ono wieczorem, sekretnie, pod kluczem, w drugiej wewnętrznej celi. Figurka niepokalanej pomiędzy 2 jarzącymi się świecami stała na czele. Działalność milicji w tym pierwszym czasie życia polegała, poza modlitwą prywatną, na rozdawaniu medalików niepokalanej, zwanych cudownym medalikiem. Bardzo istotną rolę w duchowości Kolbego i jego koncepcji rycerstwa niepokalanej i później niepokalanowa odgrywał cudowny medalik Matki Boskiej, wybijany od czasów mającej objawienia szarytki świętej Katarzyny Labour z 1830 roku. He discovered in this miracles medal as a kind of arms, no, to promote and to fight against the evil, against the sins, not with his own words, with his own forces, but with the help of Our Lady. Jej medalik rozdawać gdzie się tylko da. I dzieciom, by zawsze go na szyi nosiły, i starszym, i młodzieży zwłaszcza, by pod jej opieką miała dosyć sił do odparcia tylu pokus i zasadzek czyhających na nią w naszych czasach. A już tym, co do kościoła nie zaglądają, do spowiedzi boją się przyjść, z praktyk religijnych szydzą, z prawd wiary się śmieją,
zagrzęźli w błoto moralne albo poza kościołem w herezji przebywają, tym to już koniecznie medalik niepokalanej ofiarować i prosić, by zechcieli go nosić, a tymczasem gorąco niepokalaną błagać o ich nawrócenie. Tak uzbrojony Maksymilian Kolbe wrócił w 1919 roku do nowonarodzonej Polski, stojącej w obliczu największego zagrożenia – wojny z bolszewikami, którzy w marszu na zachód Europy musieli pokonać Polaków. W 1920 roku Tuchaczewski jako dowódca wojsk bolszewickich i z drugiej strony Budzionny jako dowódca drugiego frontu bolszewickich wojsk próbowali najechać ziemie polskie. Tuchaczewski dotarł aż pod Warszawę w sierpniu 1920 roku. It's important for people in the Western world to know that that Soviet project was really stopped by Poland. In the so-called Miracle on the Vistula, the Battle of the Vistula River in 1920, when the Red Army was stopped by the forces of independent Poland, Marshal Pilsudski. Had that not happened, there wasn't much left to stop the Soviet army, the Red Army, between Warsaw and the English Channel. The Battle of the Vistula was one of the great turning points in mid-20th century history. Wtedy to Kolbe zrozumiał, że dla chrześcijańskiej Europy komunizm jest równie wielkim, jak nie większym zagrożeniem niż masoni. Czas pokazał, że miał rację. Ci zaś, którym Pan Bóg użyczył trochę giętkości pióra i zdolności w jakiejkolwiek dziedzinie literatury, niechby też zjednoczeni w osobne koła używali tych darów Bożych na produkowanie jak najwięcej dobrej prasy w każdej dziedzinie piśmiennictwa. Ojciec Maksymilian Kolbe miał przejrzystą wizję ewangelizacji społeczeństwa za pomocą środków masowego przekazu. Szczególną uwagę zwracał na prasę. Z pewnością nie bez znaczenia miał tu miejsce przykład jego ojca Juliusza. Father Maximilian was a true evangelist. In some respects he anticipated what John Paul II would call the new evangelization. He understood that the church had to make its proposal out in the world and introduce people to Christ through whatever media of communications were available. And in the 20th century world, that meant the press. That meant creating a Catholic press that would spread the gospel. Sam ojciec Kolbe również pisał do swojego ukochanego rycerza niepokalanej. Z jego tekstów wyłania się człowiek, który bardzo prosto i czytelnie definiuje sposób na osiągnięcie tego, czego wszyscy w życiu szukamy. Czyli po prostu szczęścia. Znamiennym jest, że zarówno w pierwszym, jak i ostatnim numerze Rycerza Niepokalanej Kolbe pisze właśnie o szczęściu. Wszyscy szczęścia pragną i za nim gonią, ale niewielu je znajduje, bo nie szukają tam, gdzie ono jest. Za wielkie jest serce człowieka, by je można zapełnić pieniądzem, zmysłowością lub zwodniczym, choć odurzającym dymem sławy. Ono pragnie dobra wyższego, bez granic i wiecznie trwającego, a takim dobrem to tylko Bóg. Zgłębiając jego teksty, zaczynamy rozumieć, skąd brała się jego niezwykła siła, która urzeczywistniała powiedzenie, iż wiara może przenosić góry. Może właśnie to, że wiedział, gdzie szczęście, sprawiało, że na większości zachowanych zdjęć jest pogodny i uśmiechnięty. I should say that he was a very polyphonical personality. No? He was serious when he serious should be, but also at the same time when we met the young friars and in the time of the free time after the work, he was a very joyful person.
1927 roku ojciec Maksymilian Kolbe przekonał księcia Jana Drudzkiego Lubeckiego, by przekazał część swej ziemi franciszkanom i rycerzowi niepokalanej zarazem. Uzyskał też prawo do utworzenia nowego klasztoru. Niepokalanów powstawał dosłownie na gołej ziemi, jednak w błyskawicznym tempie. 1 października ojciec Kolbe zabrał się do budowy klasztoru, zaczynając od kaplicy w pobliżu figury Matki Bożej. Pracowali bracia z ofiarną pomocą okolicznej ludności. Już w święto ofiarowania Najświętszej Maryi Panny 21 listopada wprowadzili się tu zakonnicy, a 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia nowy klasztor, który nazwano Niepokalanowem, został poświęcony. W czasie przeprowadzki ojciec Maksymilian mówił współbraciom: Niepokalanów jest to miejsce obrane przez Niepokalaną, przeznaczone wyłącznie na szerzenie jej czci. Wszystko, cokolwiek jest i będzie w Niepokalanowie, to jej własność. W tym nowym klasztorze poświęcenie się nasze musi być całkowite. Zakonność musi tam kwitnąć w całej pełni. Będzie tam bardzo ubogo, bo wedle ducha świętego Franciszka. Zaledwie 2 miesiące po przeprowadzce bracia wydali tam już pierwszy numer Rycerza Niepokalanej. To było już 70 tysięcy egzemplarzy. He tried to reach with the new, his newspaper everybody, no? Just to educate. Because the level of education was very, very low because of hard-working people, no? They didn't have time to read. And they even didn't have the books for that. He published a very cheap the newspaper, no? To permit to everybody to buy and to educate through to others and from himself and to discover what kind of beauty everybody has in his own life. Imponujący rozkwit Niepokalanowa jest nieodłączną częścią rozwoju II Rzeczypospolitej. Dokonano niezwykłego skoku gospodarczego. Z zacofanego, bezwzględnie łupionego przez zaborców rolniczego kraju zaczęto budowę nowoczesnego państwa. Postawiono na rozwój przemysłu. Stworzono Gdynię, najnowocześniejsze miasto i port na Bałtyku. Wybudowano sieć połączeń kolejowych i obejmujący 60 tysięcy kilometrów kwadratowych i setki tysięcy robotników okręg przemysłu ciężkiego. Dla ojca Kolbego byli to kolejni potencjalni odbiorcy jego idei. Niepokalanów stał się klasztorem jedynym w swoim rodzaju. Ojciec Maksymilian uzyskał uprawnienia do przyjmowania nowicjuszy w nienotowanej dotąd liczbie. Dlatego klasztor błyskawicznie się rozrastał. Zarazem jednak był to klasztor o bardzo szczególnej, służebnej wobec rycerza Niepokalanej roli. Niepokalanów istniał po to, by Rycerz Niepokalanej mógł być wydawany. I rozrastał się po to, żeby Rycerz Niepokalanej mógł mieć coraz większy nakład, coraz większy zasięg, docierać do coraz większej liczby ludzi. W 1939 roku nakład Rycerza Niepokalanej wynosił okrągły 1 000 000 egzemplarzy. Niepokalanów był praktycznie samowystarczalny. Mieszkało tam 760 zakonników i seminarzystów. Teren Niepokalanowa zajmował ponad 28 hektarów. Nie brakowało także miejsc wytchnienia. Były boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną i nożną. Sam ojciec Kolbe w piłkę nie grał, ale chętnie korzystał z roweru, poruszając się po rozległym obszarze Niepokalanowa. W
1930 roku ojciec Maksymilian razem z czwórką innych zakonników wyruszył w podróż misyjną na Daleki Wschód. Po długiej wędrówce przez Indie i Chiny dotarli w końcu do Nagasaki w Japonii. Maximilian Kolbe was a very intense man, I think. Insofar as I understand him, I think he lived a rigorous life of prayer, devoted to the sacraments. And yet, someone who goes from Poland to Japan is someone who is willing to have an adventure, to step outside the norm of a Franciscan life in Poland, and to be a missionary in a place that had been very difficult for Christian mission for hundreds of years. Głównym zamysłem ojca Kolbego było uruchomienie tam filii Niepokalanowa, zajmującej się wydawaniem Rycerza Niepokalanej w japońskiej wersji. Niewielu było takich, którzy wierzyli w powodzenie tej misji. Jednak ponownie ojciec Kolbe pokazał, że wiara przenosi góry. Nie tylko udało mu się wbrew wszelkim przeciwnościom rozpocząć wydawanie japońskiego Rycerza, ale przede wszystkim założył do dziś istniejący franciszkański klasztor w mieście Nagasaki. Jego japońska nazwa brzmi Mugenzai no Sono, co znaczy Ogród Niepokalanej. Opatrzność Boża zawsze stawiała rozwiązania, gdy trudności wydawały się nie do pokonania, zanotował z właściwą sobie skromnością w pamiętniku. Klasztor w Nagasaki odegrał doniosłą rolę po tym, jak Amerykanie zrzucili na miasto bombę atomową. Zbocze góry, na której został zbudowany, osłoniło klasztor przed skutkami eksplozji. W klasztorze uruchomiony został pierwszy z wielu sierocińców, które w wielu miejscach Japonii zakładał wychowanek ojca Maksymiliana, brat Zenon Żebrowski, który przeszedł do historii Japonii jako Zeno-san. Zenon Żebrowski to absolutnie wyjątkowa postać, godny kontynuator dzieła Kolbego. Był podobnie jak on niestrudzony i nigdy się nie poddawał. Przez 84 lata swojego życia pomógł tysiącom sierot i chorych, stając się najpopularniejszym Polakiem w Japonii, którego działania opisano w ponad 350 artykułach i kilku książkach. Za wieloletnią działalność charytatywną brat Zenon został w 1969 roku odznaczony przez rząd japoński orderem Świętego Skarbu IV klasy. W 1936 roku, po powrocie do Polski, ojciec Maksymilian został ponownie wybrany gwardianem Niepokalanowa. Choć wydawnictwo było już realną potęgą na polskim rynku wydawniczym, jego charyzmatyczny lider miał nowe pomysły na rozwój. Jak zawsze z duchem czasu, bacznie obserwując nowinki techniczne i wybiegając myślą w przód, znacznie dalej niż większość mu współczesnych. Święty nie jest dziadygą, ciamajdą do popychania. Święty musi być dziarski, rzutki, pełen inicjatywy. Zaczął przygotowywać Niepokalanów do emitowania pierwszego katolickiego programu radiowego. Stacja nadała pierwsze próbne audycje w roku 1938. W przyszłości w Niepokalanowie miała też ruszyć, uwaga, stacja telewizyjna. Father Maximilian was an interesting combination of a very traditional Franciscan with a very traditional piety, and a man who understood that the modern world offered the church instruments, communication instruments, transportation instruments, to spread the gospel. So he was not afraid of modern technology. And yet he used that technology to preach the truths of the gospel, which are enduring truths, they're permanent truths. So he was, in that sense, a very modern priest with a very classical message. Later took over, John Paul II took over this great idea, this great program of a new evangelization, but with the help of the modern techniques, the broadcasts, and now with television, social medias, that all are welcomed medias for
the evangelization, for the preaching the gospel and for giving testimony. W latach 40. Niepokalanów miał według planów ojca Maksymiliana wejść na nowy, nieznany dotąd etap rozwoju. Klasztor miał stać się centrum nowoczesnej ewangelizacji prowadzonej za pomocą wszystkich dostępnych środków masowego przekazu. Znając organizacyjny talent ojca Maksymiliana, te plany miały całkiem realne szanse na urzeczywistnienie. Przekreśliła je jednak II wojna światowa. Marzenia o własnej telewizji i dalszy rozwój Niepokalanowa, tak jak i dalszy rozwój odrodzonego państwa polskiego, gwałtownie przerwał wybuch II wojny światowej. Polska stała się jej pierwszą i najbardziej dotkniętą ofiarą. Poniosła największe w stosunku do całkowitej liczby ludności i majątku narodowego straty osobowe i materialne. Położona między dwoma totalitaryzmami, faszystowskim i komunistycznym, nie miała żadnych szans. 1 września 1939 roku zaatakowana przez Niemcy, 17 września została dobita przez zdradziecki atak Związku Sowieckiego. Rozpoczął się blisko 6-letni okres niezwykle krwawej i brutalnej okupacji. Zarówno Niemcy, jak i Sowieci natychmiast zaczęli wprowadzać rządy bezprecedensowego terroru. Oba reżimy starały się w pierwszej kolejności uderzyć w te grupy, które mogły w społeczeństwie odgrywać przywódczą i duchową rolę. Tylko naród, którego warstwy kierownicze zostaną zniszczone, da się zepchnąć do roli niewolników. Celem Niemców było całkowite zgermanizowanie Polski poprzez usunięcie z jej terenu miejscowej ludności, Polaków i członków mniejszości narodowych. Odbywało się to poprzez ich wysiedlenie i systematyczną eksterminację. Niemcy mordowali polskich obywateli w sposób systematyczny i uporządkowany. And it was part of the German policy against Polish intellectuals, against Polish leading groups. The first action, so-called Intelligenzaktion, action in intelligentsia, which was to eliminate educated people in Polish society, also brought many arrests for the monks, for priests. Then another action which spread in general government was having a code AEP, and again that was to eliminate the same groups in these areas. So in many convents the Gestapo or the German police was coming with the prepared list of all the priests, monks and friars who were living in these places. 14 czerwca 1940 roku ruszył pierwszy masowy transport Polaków do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. W tym samym czasie na zajmowanych przez siebie terenach Polski Sowieci stosowali nie mniejszy terror. W tak zwanej zbrodni katyńskiej strzałem w tył głowy zamordowano ponad 20 tysięcy polskich jeńców, głównie oficerów wojska i policji. Skala polskich strat ludzkich i materialnych podczas II wojny światowej jest niepoliczalna. Zamordowanych zostało blisko 6 milionów polskich obywateli, w tym 3 miliony polskich Żydów, co oznacza, że zginął prawie co czwarty mieszkaniec Polski. Kompletnie zniszczono miasta, ośrodki gospodarcze i wsie. Sama tylko stolica, Warszawa, została zniszczona w 80%, a 700 tysięcy jej zamordowanych mieszkańców to tyle, co łączne straty wojenne Wielkiej Brytanii i USA. Spalono 22 miliony książek, zrabowano ponad 500 000 pojedynczych dzieł sztuki, których większości do dziś nie odzyskano. Niemieccy i sowieccy najeźdźcy wywieźli dosłownie wszystko. Od ubrań i mebli, poprzez całe fabryki, mosty, pociągi i wagony,
a nawet tory i podkłady kolejowe. Dodatkowo po II wojnie światowej pod naciskiem Wielkiej Brytanii i USA Polska musiała odstąpić Związkowi Radzieckiemu 48% swojego terytorium, tracąc około 178 tysięcy km kwadratowych, w tym nierozerwalnie związane z polską kulturą miasta Lwów i Wilno. Po ataku Niemców i Sowietów Maksymilian Kolbe i Niepokalanów znalazł się na terenach okupowanych przez Niemcy. Jako przedstawiciel Kościoła doświadczył całej skali szykan zgotowanych polskim elitom. Już 19 września 1939 roku, natychmiast po zajęciu Niepokalanowa, został wraz z współbraćmi aresztowany. Rozpoczęła się kilkumiesięczna tułaczka po różnych obozach. Można powiedzieć, że franciszkanie mieli szczęście. Nie rozstrzelano ich jak choćby 24 księży z Tczewa. Ósmego grudnia, w święto niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, zostali zwolnieni i powrócili do Niepokalanowa. Niepokalanów ojciec Maksymilian zastaje rozgrabiony i zdewastowany przez Niemców. Dodatkowo okupanci kierują tam około 3,5 tysiąca wysiedleńców z terenów wcielonych do III Rzeszy, w tym 1500 Żydów. Ojciec Kolbe z właściwą sobie energią rusza do akcji. Wraz z braćmi organizuje pomoc i wyżywienie. Pomaga wszystkim, którzy tego potrzebują. Już po wywiezieniu przesiedleńców ukrywano w Niepokalanowie pojedynczych Żydów, a dla innych znajdowano bezpieczne schronienie na wsi. Zaopatrywano ich w podrobione dokumenty. W tych trudnych dniach ojciec Kolbe nie poddaje się opresji. Nadal próbuje robić to, co robił przez całe życie. Głosić Słowo Boże i staje się cud. Niemcy wydają jednorazową zgodę na wydanie jednego numeru rycerza. W nim to ukazuje się znamienny tekst napisany przez samego Maksymiliana Kolbe. This is the very first article on happiness that St. Maximilian wrote, OMK. So here is the very last article he wrote. On truth, prawda, MK, and the very last thing he mentions on lasting happiness. And this was 1940-1941, December, January issue. W ostatnim numerze Rycerza Niepokalanej ojciec Kolbe wrócił do swojego credo z pierwszego rycerza. Ponownie napisał o szczęściu i prawdzie. Chociaż nie wszyscy miłują prawdę, to jednak ona jedna tylko może być podstawą trwałego szczęścia. Trwałe szczęście. Nie ma człowieka pod słońcem, co by nie poszukiwał szczęścia. Owszem, w każdym czynie naszym szczęście przyświeca nam w tej czy w innej formie jako cel, do którego naturalnie zdążamy. Szczęście jednak, podbudowane nie na prawdzie, nie może być, jak sama zresztą nieprawda, trwałym. Jedynie prawda może być i jest niezłomnym fundamentem szczęścia tak poszczególnych ludzi, jak i całej ludzkości. To, co było dla Maksymiliana Kolbe największym szczęściem, wydanie Rycerza Niepokalanej, prawdopodobnie przypieczętowało jego los. Niemcy nie mogli tolerować księdza mającego taki posłuch u Polaków. Drugie aresztowanie ojca Kolbego ma miejsce 17 lutego 1941 roku. Trafia na Pawiak, do największego więzienia niemieckiego na terenach Polski. Przez Pawiak przeszło około 100 tysięcy osób, z czego około 37 tysięcy zostało zamordowanych, a około 60 tysięcy wywieziono do obozów koncentracyjnych. Na wolność wyszło z niego zaledwie 3% osadzonych. Na Pawiaku rozpoczyna się gehenna ojca Maksymiliana. W styczniu 1941 roku do
początku kwietnia przebywałem na Pawiaku. W celi na trzecim oddziale przebywałem razem z Żydem Singerem. Pewnego dnia przyprowadzili nam trzeciego więźnia. Był to zakonnik. Dowiedziałem się, że to jest ojciec Kolbe. Ojciec Kolbe przebywał z nami 2-3 dni. I podczas apelu porannego przyszedł Esman. My ustawieni byliśmy normalnie jak do apelu, gdzieś na jakiś metr przed drzwiami. No i Singer zdawał raport. Esman jako nie interesował się tym, co Singer do niego mówił, to znaczy o ilości osób i tak dalej, z tym, że od razu zwrócił uwagę na ojca Kolbego. Ojciec Kolbe był ubrany w habicie i miał różaniec. Pokazując na krzyż, pyta się ojca Kolbe, czy wierzysz ty w to. Ojciec Kolbe odpowiedział, że wierzy. Esesman uderzył go w twarz. Rozerwany przez Niemca różaniec, ojciec Kolbe starannie naprawił nićmi z habitu i ukrył w woreczku. Niedługo później za jego sprawą uratował jeszcze jedno życie w Auschwitz. Maja 1941 roku ojciec Kolbe zostaje wywieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Otrzymał numer obozowy 16670. Obóz w Auschwitz został otwarty 10 miesięcy po wybuchu wojny. Był pierwszym niemieckim obozem koncentracyjnym na okupowanych ziemiach polskich. Wraz z obozami na Majdanku i Stutthof stanowił jedno z głównych miejsc wyniszczania Polaków. Do Auschwitz skierowano co najmniej 464 kapłanów, kleryków, zakonników oraz 35 sióstr zakonnych. Father Kolbe was in a camp only 52 days most probably. He was deported at the end of May and at the end of July was the roll call. When he offered his life, and 14 of August he was killed here in the camp. Przez ten krótki czas pobytu w obozie ojciec Kolbe dał się zapamiętać współwięźniom. Rozmawiał, pocieszał i podnosił na duchu. Chciał w nich wzbudzić wolę życia i przetrwania. Jedna z najważniejszych relacji pochodzi od nastoletniego wówczas Wilhelma Żelaznego. Numer 1126. Pobity i chory, chciał popełnić samobójstwo. Dowiedział się o tym Kolbe. W pewnym momencie chwycił mnie za ramiona, głęboko wejrzał w oczy i powiedział: ty będziesz żył, ty musisz żyć, wspominał Żelazny. Wtedy też Kolbe dał mu ukryty w woreczku różaniec. He said, you can use it for the next days. And this is what he did. He started to pray. And this prayer, the words, really supported him. Wilhelm Żelazny przeżył Auschwitz i przechował różaniec. Po latach podarował bezcenną relikwię kościołowi pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Oświęcimiu. Jednym z najbardziej niezwykłych świadectw życia i śmierci świętego Maksymiliana w Auschwitz jest wstrząsające dzieło Mariana Kołodzieja Klisze Pamięci – Labirynt, znajdujące się w podziemiach klasztoru franciszkanów w Hermężach.
Artysta plastyk Marian Kołodziej, wówczas 17-letni harcerz, numer obozowy 432, był jednym z pierwszych więźniów obozu. Przez 50 lat milczał o swojej przeszłości. W 1993 roku, kiedy przeszedł wylew krwi do mózgu, wrócił do swoich przeżyć, tworząc plastyczną opowieść o sobie i tych, którzy nie ocaleli z fabryki śmierci. Marian Kołodziej, jak wspomina, stał z ojcem Kolbe na jednym apelu. Gest bezinteresownej miłości świętego Maksymiliana do nieznanego mu męża i ojca rodziny przywrócił Kołodziejowi wiarę w człowieczeństwo, która pozwoliła mu przetrwać 5 lat w obozie. Jak sam opowiadał, wierzył, że opatrzność pomogła mu, żeby dał świadectwo temu, co przeżył i temu, co stało się z ojcem Kolbe. Z 260 prac, aż 46 poświęconych jest świętemu. To obraz przemawiający bardziej niż jakakolwiek próba odtworzenia tych chwil. W ostatnim liście napisanym z obozu Maksymilian pociesza i uspokaja swoją ukochaną mamę. Ten krótki list mówi więcej o sile jego wiary niż 1000 słów. Moja kochana mamo, pod koniec miesiąca maja przyjechałem z transportem do obozu w Oświęcimiu. U mnie jest wszystko dobrze. Kochana mamo, bądź spokojna o mnie i o moje zdrowie, gdyż dobry Bóg jest na każdym miejscu i z wielką miłością pamięta o wszystkich i o wszystkim. Byłoby dobrze przed moim następnym listem nie pisać do mnie, ponieważ nie wiem, jak długo tu pozostanę. Z serdecznymi pozdrowieniami i pocałunkami, Raimund Kolbe. Udało się jednemu z więźniów zbiec. Więzień ten był z bloku numer 14A, tego samego, co ja byłem. Lagerführer Fritz zarządził wybiórkę. W czasie tej wybiórki Lagerfried przechodził przed szeregami, wskazał na mnie ręką. Ja wiedziałem, że jestem już wybrany. Powiedziałem, że żal mi jest osierocić dzieci i żony. Some of the prisoners who were at this roll call, they remember the atmosphere, the tension, not to look at the SS, just look somewhere else, not to be noticed, stay in the back, try to look healthy, try to look straight, good for work, so not to be chosen. It was fear, it was terrible fear. Gdy już było wybranych 10, ja z nimi, wtem jeden z więźni samorzutnie wystąpił z szeregu, skierował się w kierunku Lagerfrycza, stanął przed nim. Lagerführer Fritz wypowiedział, co ta polska świnia chce. On odpowiedział po niemiecku, ja chcę pójść za jednego z wybranych. Za którego ty więźnia chcesz pójść? Więc on wykręcił się i wskazał ręką na mnie i powiedział, chcę pójść za tego więźnia. A dlaczego ty chcesz pójść? No, bo ja jestem samotny, a on ma dzieci, żonę, on dla nich jest potrzebny. The end of June, when the message was spread, it's going to be starvation cell, the prisoners were having the imagination, what is it going to be like? So they are not going to be released like from the other cells when they could stay for 4 or 5 nights and then they would be sent back for the camp. No, this is very end. This is the terrible death in pain because of starvation. Ten, który poświęcił za mnie życie, był to ojciec Maksymilian Kolbe, numer obozowy jego 16670.
When the roll call happened after the escape of one of the prisoners, when he decided to give his life, for many prisoners that was really shocking situation. Fighting for life every single day, trying to keep for the next, to survive, to give life for someone else, it was something they could not really comprehend in this moment. So it was met with disbelief, with respect in many cases. Jak wielkie wrażenie zrobił akt poświęcenia ojca Kolbego, świadczy jeszcze jeden niezwykle ważny dokument. 19 września 1940 roku dał się dobrowolnie aresztować i wysłać do Auschwitz rotmistrz Witold Pilecki, przedstawiciel Polskiego Państwa Podziemnego. Jego zadaniem było zorganizowanie konspiracji i przekazanie meldunków o sytuacji panującej w obozie. Razu pewnego zdarzył się wypadek, że gdy wybrano młodego więźnia, z szeregów wystąpił staruszek ksiądz i prosił komendanta obozu, by wybrał jego, a zwolnił tamtego młodego od kary. Moment był silny. Blok skamieniał z wrażenia. Komendant się zgodził. Ksiądz bohater poszedł na śmierć, a tamten więzień wrócił do szeregu. Rotmistrz Pilecki uciekł z Auschwitz i dostarczył raport aliantom. Obok raportów Jana Karskiego, relacje Pileckiego były pierwszymi informacjami naocznego świadka o Holokauście przekazanymi aliantom. Obie relacje zostały zignorowane mimo spotkania Karskiego z prezydentem USA. Witold Pilecki w 1945 roku wrócił do Polski, by organizować antykomunistyczny ruch oporu. Złamany, został przez komunistyczne władze skazany na śmierć w pokazowym procesie. Wyrok wykonano. Po II wojnie światowej Polska nie odzyskała pełni niepodległości. Pozostawiona po drugiej stronie żelaznej kurtyny w sowieckiej strefie wpływów, na pełną wolność czekała jeszcze 44 lata. Opór polskiego społeczeństwa, mającego silne oparcie w Kościele katolickim, walnie przyczynił się do upadku komunizmu w Europie. Solidarność obok upadku muru berlińskiego to największy symbol tej przemiany. Od 1989 roku Polska jest znów wolna i w pełni niepodległa. Nie udałoby się to bez ludzi takich jak ojciec Maksymilian Kolbe, przywracających wiarę w człowieczeństwo w obliczu totalnych reżimów, których głównym celem było właśnie odczłowieczenie swoich ofiar. Męczeństwo ojca Maksymiliana jest faktem powszechnie znanym na całym świecie. Jednak nie jest faktem ogólnie znanym, że proces beatyfikacyjny ojca Maksymiliana wcale nie był oparty na drodze męczeństwa, ale na drodze heroiczności cnót. To look to his whole life and death, no? Like Jesus Christ, no? Is this the first martyr or the origin and the example for all the martyrs in the fellowship of Jesus Christ, preaching of the gospel of the kingdom of God, and what he did for the poor people, for the ill people, and he helped everybody to make present the love of God for everybody, to make the experience for everybody possible of the dignity of the human life, that every body, every single person has this predestination to become
son or daughter of God in Jesus Christ. Stało się tak z kilku powodów. Jednak najistotniejsze jest to, że proces udowodnił, że całe życie ojca Kolbego było drogą do świętości. W tym miejscu straszliwej kaźni ojciec Maksymilian Kolbe odniósł duchowe zwycięstwo, podobne do zwycięstwa samego Chrystusa, oddając się dobrowolnie na śmierć w bunkrze głodu za brata. Ostatecznie po wielu latach, 10 października 1982 roku, błogosławiony Maksymilian Kolbe został kanonizowany na świętego jako męczennik. Beatum Maximilianum Mariam Kolbe, Sanctum esse decernimus et definimus, ad sanctorum catalogo adscribimus, statuentes eum in universa ecclesia, inter sanctos martires, pia devotione recoli debere, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.